W tej lekcji przyjrzymy się zagadnieniu włączania mieszkańców w działania MAM-u. To jeden z najważniejszych elementów tego, co jest zadaniem animatora. Dotyczy zarówno tych mieszkańców, którzy pojawiają się u nas na tym podstawowym poziomie piramidy, czyli są odbiorcami, jak i każdej kolejnej grupy. Mówiliśmy już o tym, że jednym z najważniejszych zadań animatora jest budowanie relacji, a to tak naprawdę drugi taki super ważny temat. Pozwala on budować podstawę zaangażowania, współpracy i współodpowiedzialności za to, co dzieje się w miejscu aktywności mieszkańców. Nawet kiedy ktoś przychodzi do nas, do MAM-u, jako odbiorca działań, bardzo zależy nam na tym, jest to taki element definicyjny tego, czym jest miejsce aktywności mieszkańców, aby był on nie tylko takim biernym odbiorcą, ale współautorem, współwłaścicielem, żeby pojawił się taki element wzajemności w tym, jak funkcjonuje i działa w miejscu aktywności mieszkańców. Mamy wypracowanych kilka takich obszarów, w których mieszkańców warto i w których łatwo jest angażować ich w działania. Jeśli stworzymy do tego miejsce, jeśli damy mieszkańcom odpowiednie preteksty i narzędzia, to praktyka pokazuje, że bardzo chętnie podejmują współodpowiedzialność za swój MAM. Pierwszym takim punktem, od którego warto zacząć, i bardzo często zaczynamy od niego właśnie dlatego, że od tego rozpoczyna się tworzenie i funkcjonowanie MAM-u, jest jego przestrzeń. I to takie wspólne dbanie o przestrzeń może pojawić się zaraz na samym początku, kiedy urządzamy MAM. Możemy zaprosić mieszkańców do tego, żeby przynieśli swoje własne rzeczy. Za nami w czasie całego tego kursu znajdują się na przykład regały, które dostaliśmy od mieszkańców, ale też książki, kwiaty, o których już wspominałam. Możemy poprosić mieszkańców, zaprosić ich do wspólnego zaprojektowania przestrzeni, którą mamy do wykorzystania, ustalenia, jakie mają być jej funkcje, jaki ma być jej charakter. Możemy też włączać mieszkańców w takie bieżące dbanie o tą przestrzeń, czy to poprzez wprowadzanie jakichś drobnych usprawnień, wspólne zajmowanie się drobnymi naprawami, czy chociażby udostępnianie tej przestrzeni innym. To niekoniecznie musi być tak, że ty jako animator i animatorka jesteś jedyną osobą, która ma klucz do MAM-u i która otwiera wszystkim to miejsce, ale jak najbardziej mogą być za to też odpowiedzialni mieszkańcy. Część z nich bardzo chętnie taką odpowiedzialność podejmie i razem z tobą poczuje się gospodarzami tego miejsca. Drugi ważny sposób na włączanie mieszkańców to założenie o tym, że wszystko, co dzieje się w MAM-ie, jest organizowane przez nich samych. Założenie o samoobsłudze i samoorganizacji. W praktyce oznacza to, że zachęcamy ludzi, żeby przygotowywali swoje wydarzenia własnymi rękami. Ustawili krzesełka, przygotowali poczęstunek, umyli po sobie kubki. I to są takie małe rzeczy, które już od razu nam tą samoorganizację budują. To też założenie, że większe wydarzenia, aktywności, których przykłady już dawałam w poprzednich lekcjach, również organizowane są przez samych mieszkańców, że zapraszamy zewnętrznych, nie wiem, ekspertów czy jakichś zleceniobiorców, tylko wtedy, jeśli na pewno mieszkańcy nie są w stanie sami sobie tego zorganizować i sami własnymi rękami jakieś sprawy załatwić. Następnym obszarem do włączania mieszkańców jest promocja i komunikowanie się ze społecznością lokalną. Bardzo łatwo zaprosić ludzi do tego, żeby po prostu rozwiesili plakaty na swoim osiedlu, przeszli się po okolicznych sklepikach i poprosili o wystawienie informacji na temat co się dzieje w MAM-ie, czy na przykład aktywność w mediach społecznościowych na naszym profilu i fanpage'u. Ważnym aspektem również do wykorzystania w promocji, ale nie tylko, jest korzystanie z kontaktów i różnych osobistych zasobów. Jeśli potrzebujemy znaleźć osobę, która rozwiąże razem z nami jakiś problem, podzieli się swoją wiedzą, podpowie nam coś, pierwszym pomysłem warto, żeby było właśnie zapytanie mieszkańców, czy kogoś takiego nie znają. Bliski temu aspekt to dzielenie się kompetencjami i umiejętnościami. I tutaj jest bardzo szerokie spektrum do tego, żeby włączać mieszkańców. W każdym temacie i w każdym obszarze najczęściej okaże się, że ktoś z sąsiadów może nam pomóc. Czy to będzie chodziło o przywiercenie karnisza w MAM-ie, czy udzielenie jakiejś porady prawnej, albo
No właśnie, wspomniany już kontakt do jakiejś osoby. Dzięki temu możemy zorganizować wiele wydarzeń w MAM-ie właśnie siłami samych mieszkańców i to jest główny mechanizm, który sprawia, że tutaj dzieją się jakieś działania, ale nie tylko temu ma to służyć, nie tylko temu, żeby pojawiały się ciekawe aktywności, ale też temu, żeby mieszkańcy stawiali się ich współautorami i byli włączeni w ich przygotowanie. Kiedy już wiesz, w jakich obszarach możesz włączać mieszkańców, to teraz trochę praktycznych wskazówek, jak robić to na co dzień. Po pierwsze, informuj ludzi o tym, jak działa MAM, że ma takie założenia, że potrzebne jest ich zaangażowanie i wsparcie, ale też o konkretnych propozycjach, które dla nich masz. Proponuj konkretne działania i aktywności, w które można się włączyć. Pytaj i rozmawiaj też o tym, jakie pomysły mają sami mieszkańcy. Jaka forma zaangażowania będzie dla nich najlepsza, co mogą wnieść od siebie. Włączaj w działanie. Wykorzystuj innych mieszkańców jako przykłady, pokazuj ich zaangażowanie, ale też ich samych włączaj we włączanie. Promuj taki sposób działania, w którym jeśli jakiś mieszkaniec, mieszkanka przejęli odpowiedzialność za pewne działanie, na przykład organizują spotkanie dla swojej grupy zainteresowanej robótkami ręcznymi, wtedy również ich zachęcaj do tego, żeby dzielili się odpowiedzialnością, żeby dzielili zadania i żeby proponowali pomoc innym osobom. Po to, aby łatwo było Ci włączać mieszkańców, bardzo ważne będą pewne Twoje założenia i postawy. Warto nad nimi popracować. Po pierwsze, bądź na tak. Zawsze, kiedy ktoś proponuje Ci pomoc, bądź na tak, przyjmuj ją. Wykreśl ze swojego słownika takie sformułowania i teksty jak dam sobie radę, nie dziękuję, nie trzeba, może innym razem. Jeśli pojawia się propozycja pomocy, w tej czy innej formie zawsze z niej skorzystaj. Sama też proś o pomoc. Nawet jeśli będą to proste sprawy, z którymi spokojnie możesz sobie poradzić, prośba o pomoc, czy to w rozłożeniu krzesełek przed wydarzeniem, czy to rozklejeniu plakatów na osiedlu, w Twoim przypadku, w roli animatorki i animatora, nie jest przyznaniem się do niesamodzielności albo do tego, że mamy za mało zasobów w naszej organizacji, żeby sobie poradzić. Jest narzędziem włączania mieszkańców. W związku z tym sama wyszukuj w swoich działaniach takie miejsca, w których możesz poprosić o pomoc i nie wahaj się tego robić. Przygotuj się też na to, że nie wszystko pójdzie po Twojej myśli, jeśli będziesz włączać mieszkańców i prosić ich o pomoc. Nie każde zadanie zostanie zrobione dokładnie tak, jakbyś tego chciała, jakbyś tego chciał i to jest jak najbardziej okej. Trzeba się tylko do tego przyzwyczaić i po prostu mieć na to zgodę. I ostatnia rzecz, przyjmuj odmowę. Wbrew pozorom jest to strasznie ważny element. Jeśli poprosisz mieszkańkę czy mieszkańca o to, żeby przygotowali spotkanie, bo wydaje ci się, że temat jest dla nich bardzo ciekawy i jak najbardziej na ich siły i możliwości, to taka osoba musi mieć możliwość odmówienia ci bez poczucia winy, bez takiego poczucia, że cię zawodzi. Jeśli dasz jej możliwość odmówienia tym razem, to jest naprawdę spore prawdopodobieństwo, że następnym razem tak sobie zorganizuje swoje codzienne działania, że sama przyjdzie z taką propozycją albo takiej odmowy nie będzie. Natomiast jeśli będziesz nieustępliwa, będziesz nieustępliwy, będziesz wywierał dużą presję, czy będziesz budować takie poczucie winy i zawodu, to jest duża szansa, że będzie to wycofywało mieszkańców z działania i zaangażowania. Nie będzie im to ułatwiać włączenia się kolejnym razem. Ważna jest też taka druga strona medalu, która dotyczy różnych sytuacji trudnych przy włączaniu mieszkańców, które mogą się pojawiać. Po pierwsze, czasem możesz spotkać się z tym, że ktoś zadeklaruje pomoc, ale się z niej nie wywiąże. Rozwiązaniem i pomocą w radzeniu sobie z tym jest po prostu umawianie się na konkrety. To oczywiście nie zawsze zagwarantuje 100% realizację tego, na co się umówiliście, ale zdecydowanie bardziej zwiększa szansę. Zmniejsza też ryzyko, że coś zostało niedopowiedziane i że jakiś mamowicz nie był pewien tak naprawdę o co chodziło i czego od niego oczekiwałeś czy oczekiwałaś.
Włączaj w podejmowanie decyzji tylko wtedy, kiedy realnie jest na to przestrzeń. Nie pytaj o rzeczy, na które sama nie masz wpływu, nie pytaj o rzeczy, na które mieszkańcy nie będą mieli wpływu. Jeżeli masz do wyboru dwie opcje, spośród których mieszkańcy muszą wybrać, nie pytaj ich o ich pomysły, zapytaj wprost o te opcje. To ważne, żeby tutaj być z mieszkańcami szczerym i żeby wszystko to, co się wydarza, było bardzo realne. No i ostatni wątek związany ze stawianiem granic. Czasami pomysły, chęci na zaangażowanie mieszkańców jednak nie będą dla Ciebie do przyjęcia. Jeżeli naruszają one granice czy wartości, zasady funkcjonowania MAM-u, jak najbardziej mów o tym i nie zgadzaj się na takie działania. Nawet jeśli w którymś momencie sprawi to, że czyjaś energia nie zostanie wykorzystana, że ktoś zostanie trochę zablokowany w tej swojej aktywności, to na dłuższą metę będzie to z pożytkiem dla działalności całej społeczności mamowej. W ramach podsumowania tej lekcji i zadania do wykonania przyjrzyj się tym trzem postawom, tym trzem założeniom, o których przed chwilą mówiłam. Zobacz, czy bycie na tak, proszenie o pomoc i przyjmowanie odmowy są rzeczami, które przychodzą Ci łatwo. Zdecyduj, która z nich jest Twoją najmocniejszą stroną i możesz na niej bazować, ale zobacz też, w którym z tych obszarów najbardziej potrzebujesz popracować, któremu musisz się najbardziej przyjrzeć, tak żeby jak najłatwiej szło Ci włączanie innych mieszkańców w działania MAM-u.